Tak, jak widzicie, pani Katarzyna Mikulska, tutaj nam troszeczkę się urwało, no ale proszę państwa, ciekawe to jest, zawsze ciekawe, udacie się do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, to tam tonaż książek. Setki półek, setki szafek z półkami. Możecie państwo tam na miejscu grzebać w tych książkach, biegać, jeżeli już państwo nie umiecie docenić Słowa Bożego, Biblii, to w tych śmieciach tego świata można pogrzebać. No Salomon powiedział z góry, bo to trzeba to w Warszawie powiedzieć prosto z mostu poniatowskiego, że czytaniu ksiąg nie ma końca. I jeszcze taki przykład może apostoła Pawła, który był tym faryzeuszem, saduceuszem, strasznie kształconym człowiekiem, który powiedział, że wszystko to, czego się nauczył, uznaje za śmieci. I do śmietnika wyrzucamy, patrzymy, ile jest ton w śmietniku. No bo jeżeli oni Pismo Święte wyrzucają do śmietnika w Warszawie tutaj, no to mają wyraźnie nie po kolei w głowie, to raczej, żeby te wszystkie śmieci świeckie, takie świeckie wymysły ludzkie, wynalazki, denaturat też należy do ludzkiego wynalazku. Wszystko to wyrzucamy do śmieci. Sprawdzamy, ile to waży, to wywiozą. I okazuje się, że tu w Polsce, w tej naszej części Europy, po niemiecku się mówi, bardzo dużo tych śmieci jest zwilgotniałych, czyli mokrych, a nie powinno być, bo gdyby ludzie odcedzali, przebierali i tak dalej, tu gdzie trzeba to czy tam to wrzucali, to nie byłoby na przykład tam jakiejś wody. Te siki potrafią wlać do balonu i te siki wrzucają do śmietników, to potem się zalewa. Jedyne co dobre, proszę państwa, to dla pewnej firmy przebierającej w śmieciach jest plus, że znaleźli oni w portfelu jakieś 120 tysięcy złotych. Ponieważ kobieta, która przy jakimś ośrodku pomocy społecznej pracowała, przez omyłkę wrzuciła w kopercie jakieś 140 tysięcy złotych w portfelu do śmieci i firma przebierająca śmieci znalazła te pieniądze i oddali, zwrócili, a kobieta napisała podanie do firmy MPO, oczyszczaczy śmieci i oni zwrócili, ale nie chcieli nic za to, nic znaleźnych w sensie takim, że uznali, że to jest obowiązek i że coś znaleźć dobrego. Także jak państwo coś chcecie, żeby jakiś prezent dostać, to zapraszamy do przebierania śmieci. To nagle okaże, że będą znaczący benefici śmieci. Zapraszam na początek Niemcy i wybuchy przed meczetem i centrum okresowym w Dreźnie. Do eksplozji doszło w nocy. Nikt nie został ranny. Wiadomo, że przełożone ładunki były domowej roboty. Służby badają teraz, czy zamachy miały podłoże ksenofobiczne. Zdaniem szefa policji nie można wykluczyć jej działania. Z wielu badań w lojalności Niemiec, które będą świętowały już w najbliższą nocy. Dzięki pełnej czynności umysłu Hillary Clinton wyprowadziła w pole w trakcie pierwszej telewizyjnej debaty kandydatów do Białego Domu słabo przygotowanego Donalda Trumpa. Tak wczorajszym starcie ocenił największy niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Ocenę tę podziela większość komentatorów niemieckiej prasy. Także zdaniem komentatorów i telewizorów w USA to kandydatka demokratów zdecydowanie wygrała pierwszą telewizyjną debatę. Słuchasz informacji TOK FM. A więc sport i mecze Ligi Mistrzów najwięcej za te piłkarskie rozgrywki muszą zapłacić kibice w Turynie, którzy chcą obejrzeć mecz na żywo. Ceny biletów na spotkanie Juventusu zaczynają się od 45 euro, czyli około 195 zł. Najtaniej jest z kolei w Kijowie, gdzie na mecze Dynamo wystarczy 4 euro, czyli jedna wartość 18 zł. Bilety na spotkanie Legii Warszawa zaczynały się od 55 zł, ale już blisko 3 tygodnie temu stołeczny klub informował, że sprzedał wszystkie wejściówki na 3 konfrontacje w fazie grupowej. Dziś drugi mecz Legii Warszawa w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Mistrzowie Polski, przypomnijmy, zmierzą się na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. Portugalczycy są faworytami tego spotkania. Początek meczu o 20:45, a kolejne informacje to kazanie o 11:00. Ale ja zakładam, tak słyszałem ciągle, że to. Dziś niemal w całej Polsce słonecznie i sucho, nieco więcej chmur będzie we wschodniej części Polski. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni w Zakopanem przez 16 w Warszawie, 19 w Trójmieście i Poznaniu, 20 we Wrocławiu, do 21 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Po prostu później, bo ten klin, on tak znacząco teraz obecnie skacze, że to minimalne po prostu opłaty oni muszą ponosić. No jeśli to będzie od dochodu,
tak? To może się okazywać, że oni nie będą mieli dochodów, tak? Nie będą mieli dochodów, będą mieli koszty. Możliwe, że będą mieli gdzie indziej po prostu te aktywa sobie gromadzili. I oni nie będą opłacali za te tego typu ryzyka. No proszę mi powiedzieć, no później jeśli będą bardzo... Znaczy mówi pan na przykład o ZUS-ie, tak? Które muszą zapłacić. ZUS-ie Miejmy nadzieję, że te środki finansowe będą w jakiś sposób znaczone. To jest taka dosyć charakterystyczna scenka. Pokazuje ta reforma systemu podatkowego szczęśliwą przyszłość dla pary. System emerytalny. Kobietę, żonę, partnerkę. Zostawmy to na boku. I tu jest jej mąż, który to mąż oddaje się, bo oczywiście najwyraźniej była to jakąś kobietę. Można rozwiązać problem, żona ciągnie go, też partnerka ta właściwa ciągnie go za włosy. No więc widać, że tutaj notowania, wizja przyszłości dla tej pary jest trochę... To jest żona, nowa partnerka? Myślę, że nie, dlatego, że... Pan jest w ciąży, tak, ale myślę, że nie jest partnerką, dlatego, że mamy... Jeszcze w ciąży zaczepiony. Już bardziej, może ta pola, a może ta pola to taka, może teściowa, że przyjechała w odwiedziny. Dlatego, że we wszystkich scenkach mamy taki sam układ sceny, że zawsze partner jest po prawej, jednak osoba mająca roszczenia po prawej, po Jezus największym nauczycielem. Proszę do Jezusa przychodzić, bo Jezus jest największym nauczycielem. Po co wam głupoty? Coś tutaj zły znak. Mówił o tym.
to nie są realne przedstawienia, prawda? Bo też nikt sobie nie robił banka ze sprzedaży obligacji. Byłyby inwestowane w wybrane programy infrastrukturalne w ramach planu rozwoju gospodarki polskiej. I tu się mówi o kwocie 150 miliardów złotych. Pan mieszkańcy środkowego Meksyku nie wiadomo, żeby coś takiego sobie robili. W każdym razie ten wąż tutaj, przechodzi Coralillo, to jest, to jest taki najbardziej negatywny znak, który oznacza z jednej strony jakieś pomówienia, oszczerstwa, ale też symbolizuje... A tutaj tam wygląda na helikopter manager. A ponieważ tu jest takie nałożenie, widzimy, że jest właśnie i w miejscu, gdzie ta przepaska biodrowa się znajduje i jednocześnie to negatywne znaczenie tego węża, no to interpretacja powinna być raczej taka, że dosyć rozwiązana się zapowiada. Mężczyzna przynajmniej w tym związku, bo to wcale nie znaczy, że on zawsze tak będzie, ale jest w związku. Gdyby to był ten kierunek, czyli bardziej helikopter manager niż poluzowanie ilościowe, to obawiam się, że zapłacimy za to. Tak, dlatego, że to są sceny, które się odnoszą do połączenia tych dwóch numerów, czyli jak im razem będzie w związku. Ciekawe, po prostu nie spodobało się przekonać, że to było bardziej takie oczekiwanie. Ale mogę mieć błędne, bo jak mówię, nie dziw się nie wiem, bardzo takiego wybrać męża i tak ci księgi mówiły, czy też na podstawie tego można było sobie potem zmienić. Kiedyś on uczestniczył księgami i powiedział, że mąż będzie rozpustny. Jasne, póki mogę, to sobie wezmę. Oczywiście, tylko mówię, no to wygląda tak, że mieć słoneczko, a nie słoneczko i nocy. Mnie się wydaje, że to bezpośrednio rozwój, ludzie konsultowali się z tymi specjalistami właśnie wcześniej. Nie jest to poluzowanie ilościowe, według mnie. Wydarzeniami. Tak się dziecko urodziło, to się już urodziło. Ale też specjalistą się konsultowało, żeby wiedzieć, jakim wyglądać imieniem. Rozumiem, że mamy dlatego, że samo nadanie imienia już w jakiś sposób właścicielami są modyfikowało, czy też wpływało, determinowało przyszłość dzieciaka. Fundusz ogłosił obligacje. Tak, to jeśli się urodziło w jakimś pechowym dniu, ale a wszystkie dni na początku 13 były mniej obligacji, to wpłaca do NBP-u. Pozytywne. Jeżeli coś zostanie, wszystkie też numerem 1, numer 1 jest generalnie taki no to pójdzie na zaspokojenie roszczeń. Bardziej negatywny niż pozytywny. Tych, a im bliżej końca 13 tym lepiej. A to jeszcze było ważne, jaki jest symbol dnia. Z jednej strony będzie duży zastrzyk. No więc można było, jak się dziecko urodziło, skonsultować się ze specjalistą i rząd będzie mógł wydać i zobaczyć, na to, czy ten moment nadania imienia jeżeli trafi z inwestycjami i wygeneruje jakąś statyczkę, ale na przykład nie pójdzie na dotowanie kopalni, to być może zostaną częściowo zaspokojone roszczenia osób, które domagają się reprywatyzacji. No tyle, tylko że tak naprawdę z jednej strony mamy olbrzymie finansowanie rządu, a z drugiej strony myślę, że to osoby mogą się potem zdziwić. Ale pan też uważa, to byłoby raczej Optermany, a nie poluzowanie ilości. No właśnie nie do końca. Nie do końca helikopter ma, bo rozumiem, że potem ten fundusz by spłacał jednak NBP. Czyli to byłoby przejściowe teoretycznie. No tutaj to jest tak, bo taka akurat scena, w luzowaniu ilościowym najczęściej, jeżeli są kupowane obligacje rządowe, no to zwierzę, które spłaca NBP, ja a NBP spłaca zyski rządowi i to zostaje w ramach tych finansów publicznych. Ale tutaj potem rozumiem, że miałoby się ten odpływ z powrotem. Ona była zielona, tylko że cały zielony kolor nam wyblakł. Tak, jest taki najsłabszy i to, co taki kolor, taki ochry pozostaje, to było zielone. Bo tu jest żółty, to co było kiedyś, a ten to był zielony. Nie będzie odłożony na bok. Zielony był ten zwierz. Gospodarstwa krajowego. I to, co się dzieje? Ten zwierz to jest oczywiście personifikacja jakiejś postaci. Trudno powiedzieć, czy Boga, czy człowieka. Ale trzyma w rękach przepiórkę, pozbawioną głowy, tak jak pan powiedział. No, z tej przepiórki krew płynie do ust słońca, bo słońca, które tutaj sobie siedzi na tronie, a głowa przypada, wypadają oczy ziemi. Całe to przedstawienie okazuje, że ta ofiara trwała w nawet on jest tutaj przedstawiony jako wojownik, najbardziej dlatego, że naprzedstawiony jest z flagami wojskowymi tutaj u góry i to, co tutaj jest wiadomo, jest na samym kolejny znak wojny. Znak wojny, znak spalonego pola. Niekoniecznie ogniem, ale spalonego pola. I te znaki w połączeniu razem również nam dają znak wojny. Także tak, jak najbardziej to jest znak wojny. No i co to ma przedstawiać? No to, że ta ofiara z krwi ma nakarmić i Boga Słońce,
firmie, no bo tym się często zapomina. Wyłożyć pieniądze, 20% od razu już jest dla tych pozostawiających roszczenia, a później jeszcze ma się z tych reszty 80%, które będzie występował w różnych przetargach dofinansowywać, jest z tych zysków dzieli. Doszło do tego, że spalili swoje starsze księgi po to, żeby zapisać, ale też właśnie myśl mezoamerykańska jest taka, że mistrz przyrodzie nie jest pojedynczy, więc to nie jest tak, że tylko się karmi słońcem, bo karmi się też ziemią. I to w zasadzie w wielu źródłach też mamy na to potwierdzenie, że owszem, Bóg słońca tutaj dostaje krew, ale ciało tego poświęconego zwierzęta i tak trafi do ziemi. I stąd ludzie będą mieli roszczenia co do tego, że ziemi, im jednak te wartość tych majątków nie została właściwie oszacowana. Pan mówił wcześniej, że to wygląda jak kodeks, przepraszam, jak komiks, no to właśnie chyba które tak, dlatego, że widzimy, że się powtarza ten sam element. Ten nasz zwierzak, który dokonuje tego aktu ofiary, podciągłowe przepiórce, że głowa przepiórki w ręce, a z drugiej strony ta sama głowa już nie znajduje w poszczególnej ziemi. Czy pokazuje nam to trochę ten cały wpływ czasu? Rozumiem, że po prostu zaletą tego projektu jest też to, że dużo nie wiemy. Polski, a więc tak naprawdę, więc to, co jeszcze dla pracy i łączenia różnych lat, a może punkcików, z tym, że ktoś tak, może one przyjść do nas i mówić nam, zrozumieć, oddajcie 500 miliardów złotych. Oczywiście, to znaczy to jest, myślę, że jeszcze spokojnie na jakieś 200 lat mamy roboty. Mówię jeszcze raz, jako jeden z tych, którzy może był interpelem, dobrze się dowiedzieć hiszpańskiego trochę na łatw i pojechać do Meksyku. Pojechać do Meksyku i jest praca na robić 200 lat. Najpierw przyjść do nas, nauczyć się trochę kodeksy. Występowali ludzie, ten projekt, ja mówiłam, że już go skończyłam, dlatego że tam się zajmowałam głównie od strony teoretycznej, tym systemem graficznym. Bardziej po to, żeby pokazać, że jakiś system graficzny może być bardzo skuteczny, mimo że nie jest systemem alfabetycznym. To był cel tego poprzedniego projektu, a ten nowy, nad którym pracuję, który właśnie rozpoczynam, to jest projekt dotyczący interpretacji kodeksu watykańskiego B. Czyli tego brzydszego braciszka, można powiedzieć, tego kodeksu, który mamy przed sobą. Bardzo Pani dziękuję. Doktor habilitowana Katarzyna Mikulska, kierownik Zakładu Historii i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, była Państwa i moim gościem. Dziękuję. Informacje Radio Tok FM już za kilka minut o godzinie 11. Po informacjach wracamy do programu Off Czarek. No, ale jeżeli mówimy o czym innym, to mówimy o polusowaniu które pożyczył prywatnym podmiotom, on przychodzi z tymi aktywami pod zabezpieczenie, zwiększa się płynność. Ja powiem tak, to już jak chcemy poluzować naprawdę w ten sposób, to przejmijmy te 150 miliardów, ale długów państwa. No będziemy mieli poluzowanie ilościowe, a nam zadłużenie o 150 miliardów. I niech NBP to weźmie. Naprawdę, jeśli chcemy w ten sposób. I to będzie klasyczny druk. Tak. No i nie. No tak. Mówię, możemy oczywiście wziąć te 300 miliardów, 150 miliardów, które jest zainwestowane w bankach, które na inwestycje produkcyjne i to dać bankom, ale oni nie zechcą, bo nie mają na co. I tu postawmy kropkę, bo zbliżamy się do końca naszej audycji. Moimi gośćmi byli Piotr Kuczyński, główny analityk inwestycyjnego Xelion, pan Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dziękuję za uwagę. I pan Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dziękuję. Dziękuję, Robert Litkę. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład za 50-calowy telewizor Sony Bravia z systemem Android zapłacisz jedynie 2999 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie.
ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepaslimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wydział z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. W Lidlu wszystko zaczyna się od ludzi. Jest nas kilkanaście tysięcy, więc są i starsi, i młodsi, wysocy i niscy. Ci, którzy świetnie liczą i tacy, na których zawsze możesz liczyć. Są mistrzowie pakowania i asy od negocjowania. Ci wyjątkowi ludzie zasługują na opiekę, rozwój i atrakcyjne wynagrodzenie, bo to oni sprawiają, że Lidl jest tak wyjątkowy, jak ludzie, którzy go tworzą. Lidl zaczyna się od ludzi. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie, aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. No to pokażcie, co potrafi ta wasza nowa papuga. Proszę bardzo. Gdzie znajdę telefon, internet i telewizję z gwarancją najniższej ceny? Smartphone. A gdzie jest do tego rabat na sprzęt AGD i RTV? Smartphone. To ja też was papuguję i wezmę smartphone. Oferta, jakiej jeszcze nie było. Telefon, internet LTE Plus i telewizja za 76 zł, a do tego rabat 10% dla klientów Smartphone na sprzęt AGD i RTV. Szczegóły na plus.pl, cyfrowy polsat.pl lub w punktach sprzedaży. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Szeroki wybór praktyk zagranicznych i bogate życie studenckie. Polskie Radio 24. Potrzebna dyplomacja. Jak rozwiązywać konflikty? Z kim zawierać sojusze? Świat wokół nas częścią się zmienia. Czy warto rozmawiać? A najlepiej przykazać dyplomatycznie. Tak, Polskie Radio 24 jest aromatyczne i świeże. Kawa dyplomatyczna. Wtorek, 19:15. Zapraszam, Grzegorz Dziewicki. Aleksander, to promocja. Jedyny człowiek, który może zagrozić Putinowi. Wierzę, że Rosjanie są gotowi jest do życia w demokracji. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dziś rząd ma przyjąć uchwałę w sprawie programu Mieszkanie Plus. Zakłada on budowę lokali na wynajem z możliwością przejęcia ich na własność. Określimy kryteria, które pomogą wszystkim tym, którzy dzisiaj nie mają zdolności kredytowych. Radio Tok FM. Pierwsze komentatorzy są podzieleni, ale większość daje zwycięstwo Hillary Clinton. W Stanach Zjednoczonych odbyła się pierwsza debata prezydencka. Jak skuteczniej chronić się przed atakami hakerów i jak poprawić bezpieczeństwo w sieci? O tym rozmawiają eksperci podczas trwającego w Krakowie Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa. Konferencja jest też trochę naszą próbą przywiezienia do Polski najlepszych ekspertów, którzy bardzo wielowątkowo cyberbezpieczeństwo podejmują. W debacie z Donaldem Trumpem. W Polskim Radiu 24. Katarzyna Opińska, zapraszam. Dziś rząd ma przyjąć uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego, czyli programu Mieszkanie Plus. Zakłada on budowę lokali na wynajem z możliwością przejęcia ich na własność. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk powiedział w TVP Info, że teraz trzeba sprecyzować kryteria programu. To jest program dedykowany dla wszystkich. Oczywiście dla wszystkich podstawowych warunkami nie będą mogły tym programem trafić osoby, które posiadają już mieszkanie. Określimy kryteria, które przede wszystkim pomogą objąć te mieszkania na wynajem, z częściem do własności.
zauważył, że cytaty z zawiadomienia były wyrwane z kontekstu. Odnosiły się do Biblii i faktów historycznych, wskazując negatywne zachowania Żydów. Oczywiście, że tak. A jakaś Żydówka poleciała do prokuratury w Białymstoku, myślała, że już wygra. Tam nie wygrasz, bo tamten temat jest obcy. Ja już mówiłam, ja tam urodziłam się, tam się wychowałam. Mnie ten temat nigdy nie interesował. I jeszcze w Resbrodzie doszło do eksplozji przed meczetem oraz centrum kongresowym wywożonym tam ładunkiem wybuchowym. Nikt nie ucierpiał, a niemiecka policja bada, czy zamierzenia miały podłoże ksenofobiczne, panią szefa miejscowej policji nie mogła też wypowiedzieć. Z jego punktu widzenia to nie było żadne przestępstwo, bo on to mówił z punktu widzenia Biblii, a przecież żydowski motłoch. W Biblii jest opisane, rzucił się na Jezusa koronę cierniową, krew poleciała, a ten motłoch się śmiał. I ten motłoch doprowadził go do samego miejsca śmierci. No to jest ciekawe. Jeśli Rada Ministrów projekt przyjmie, będzie mógł on trafić bezpośrednio pod obrady parlamentu. Od lipca 2017 roku, bo wtedy przepisy mają wejść w życie, szpitale będą otrzymały pieniądze ryczałtem na jakiś okres działania. Do lipca placówki będą podzielone na 6 rodzin. Pracowników Festanego Województwa sprawa, co oferuje dany podmiot i określił, czy to szpital pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia. Oprócz tego będą też szpitale onkologiczno-położniczne, a także grupa szpitali ogólnopolskich. Budżet będzie też w jakiś sposób uzależniony od tego, do którego potrafi dana placówka, jak bardzo jest wyspecjalizowana. Sam Adam jest oczywiście trudno ocenić, teraz trzeba poczekać na szczegóły. Jedyna eksperta, Michał Janczura, TOK FM. Do tego tematu będziemy wracać. Michał Janczura będzie jeszcze dziś rozmawiał o planowanej reorganizacji szpitali z autorami tej uchwały. A teraz jedolity podatek łączący PIT z FKM i Ubezpieczenie Zdrowotne i Społeczne i ekspertów dotyczących planów, jak wprowadzenie od stycznia 2018 roku. Jakaś Żydówka poleciała do prokuratury w Białymstoku, myślała, że coś wywalczy. Tam sądy są inne całkiem. Tutaj są żydowskie, dlatego ludziom te mieszkania zawierają, a te 350 miliardów sprzeniewierzonych, ukradzionych, zabranych, to gdzie to? Są inne sprawy. Teraz jest linia Mysia i teraz linia Mysia patrzy, kto z jakiego punktu widzenia mówi. To jeżeli ja mówię z punktu widzenia Biblii, to ja mam historię jak na dłoni rozpisaną, że Żydzi zamordowali Jezusa. To więc jakaś Żydówka mi tu na Google Plus mówi, że Żydzi nie zabili Jezusa. Jak to nie Żydzi zabili Jezusa, jak sam prorok Izajasz pisze, myśmy go zabili 700 lat przed tym faktem proroczo. No to przecież Izajasz był Żydem i mówił o swoich Żydach. No i o czym my tu będziemy? Trzeba Biblię sobie kupić. Proszę Biblii nie wyrzucać do śmietnika i ludzi nie mordować. Sytuacja, w której został Izajasz aresztowany, jak to się wydaje, jest kolejna. Jak bardzo progresywnie tracimy wiedzę, stracimy też dosyć odpowiedzialność za to, co Polskie Radio przedstawiciel Komitetu Siergi Zajko. Najwyżej chyba przeszkodzkowanie. Proszę Państwa, tak tutaj ona spuchła już ze 100 kilo waży, że normalnie okropna jest i po prostu idzie teraz jeszcze zboksować się. A nie wiadomo, czy tamta nie jest grubsza, czy to nie jest córka tej gry? W komunikatu ma przenika do tego, na razie nie uzgodniono terminu spotkania. Wcześniej Polskie Radio dowiedziało się, że nie nastąpi to przed 10 października. A na właśnie. Roboczy to po ojcu. To notifikuje posła Maciej Strzemski, Polskie Radio. Na muśka, ale one potem się nażrą i będą grube. No to co to? Córki, jak są młode, no to przecież są skupłe, szczerze mówią. No Ewka była, ale ona po rozrodzie kobiety się, no wiadomo. A 27% na Donalda Trumpa. Bogacą w tusze. Kobiety się bogacą. Uważa tak 61% stwierdziło, że to ona wygrała debatę. 40% że Donald Trump. Słyszeliśmy z obozu Trumpa, że należy pozwolić mu być sobą. Dziś Trump był Trumpem. Nie było to dla niego dobre. Punktu widzenia Biblii zawsze podchodzi, trzeba do tego, proszę Państwa, punktu widzenia Biblii. Zwycięzcą pojedynku z Hillary Clinton. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tymczasem media w Niemczech zgodnie oceniają, że to Hillary Clinton.
Polakom wypadła lepiej od Donalda Trumpa. Niemieckie komentarze w tej sprawie zebrał Wojciech Szymański. Jak czytamy na stronach internetowych dziennika Süddeutsche Zeitung, Hillary Clinton zaprezentowała kompetentną i trzeźwą ocenę sytuacji. Słaby Trump sprawiał zaś wrażenie nieprzygotowanego. Tygodnik Der Spiegel ocenia, że debata miała dla Trumpa fatalny przebieg. Kandydat republikanów był rozkojarzony i niepewny, a pod koniec Hillary Clinton kompletnie rozłożyła go na części. Dziennik Die Welt dodaje, że Clinton była błyskotliwa i dobrze poinformowana, co pozwoliło jej wygrać. Trump dał się sprowokować, Clinton pozostała rzeczowa i opanowana, ocenia publiczna telewizja ARD. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Komisja Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego jest za zniesieniem wizy Unii dla obywateli Ukrainy. Ten plan poparła zdecydowana większość europosłów z Komisji. Prosegur sugeruje, że zgodę da też Parlament Europejski. Pytanie tylko, co zrobią kraje członkowskie. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Polscy europosłowie zasiadający w Komisji Swobód Obywatelskich są zgodni. To dopiero pierwszy krok, ale ważny i sygnał dla mieszkańców Ukrainy. Tak mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Michał Ujazdowski. Tak to ładnie brzmi. To akt symboliczny, ale takiego realnego związania społeczeństwa ukraińskiego ze światem Unii Europejskiej. W podobnym tonie wypowiadał się europoseł Platformy Obywatejskiej Michał Woni. To jest bardzo potrzebne ludzi, żeby wiedzieli, że Europa idzie do sprawy, a myśmy jak najszybciej to uchwalić. Ale unijne kraje na razie zwlekają z decyzją w tej sprawie. Trochę jest to związane z prowadzonymi równolegle negocjacjami dotyczącymi zniesienia wiz dla obywateli Turcji i obawami przed ich napływem do Europy. Przełamaniu czasu może pomóc tak zwany hamulec bezpieczeństwa. Wizy byłyby przywracane, gdyby dochodziło do nadużyć i wzrostu liczby azylantów. Negocjacje cały czas w tej sprawie trwają i na razie trudno powiedzieć, kiedy dokładnie Ukraińcy, którzy mają paszporty biometryczne, będą mogli wjeżdżać bez wiz do Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I wracamy do kraju. Warszawski sędzia Cezary Skwera przeprasza za internetowy wpis o Hitlerze i rezygnuje z funkcji członka zarządu oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Ta informacja potwierdza rzecznik Stowarzyszenia sędzia Bartłomiej Przymusiński. Chodzi o wpis będący komentarzem do słów Marka Suskiego, który w wywiadzie dla jednej ze stacji radiowych powiedział, że Jarosław Kaczyński nie ożenił się, bo służył Polsce i nie chciał unieszczęśliwiać się jakiejś kobiety. To wtedy sędzia na portalu społecznościowym zamieścił post. Niczym Führer, to wszystko poświęcił dla narodu. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. To nawet nie jest już zabawne. Dziś sędzia w specjalnym oświadczeniu przeprasza za wpis, ale rzecznik Justicji Bartłomiej Przymusiński tłumaczy też intencje sędziego Cezara Boskara. Najczęściej te modele oczywiście są bardzo nie była ocena postaci Jarosława Kaczyńskiego, lecz był to komentarz do wypowiedzi innego polityka, która wydała mu się niewłaściwa, nie miał żadnych intencji, aby kogokolwiek obrazić, ale niestety zostało to zinterpretowane w niewłaściwym świetle. Dzisiaj jest to przedstawiane niezgodnie z intencją autora. Sędzia uznał, że niestety ponosił wszystkie konsekwencje. Ścieżka nie jest prosta, jak na każdym. To wiadomo jednak, czy na rezygnacji sędziego z członkostwa w stowarzyszeniu konsekwencje z PiS-u się skończą. Bez wątpienia sprawa będzie wyjaśniona przez zastępcę rzecznika do spraw dyscyplinarnych sędziów. W toku tego postępowania rzecznik będzie musiał się zapoznać ze wszystkimi okolicznościami sprawy. Pan sędzia złoży tam wyjaśnienia. Do rzecznika będzie należała decyzja. Całe oświadczenie sędziego Cezarego Skwary można przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. To przynajmniej to, co będzie blisko tego naszego celu. W Krakowie trwa Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec. Eksperci z całego świata wczoraj w Centrum Kongresowym rozmawiają o tym, jak skuteczniej chronić się przed atakami hakerów i jak poprawić bezpieczeństwo w sieci. W spotkaniu biorą udział m.in. polscy ministrowie, prokuratorzy, policjanci, wojskowi oraz przedstawiciele firmy. Do Krakowa przyjechało kilkuset ekspertów z 20 krajów. To będzie sobie z nimi coś Świętkowska, nie wiem, na przykład, dyrektor programowa konferencji. Konferencja jest też trochę naszą próbą przywiezienia do Polski najlepszych ekspertów, którzy bardzo wielowątkowo cyberbezpieczeństwo podejmują i umożliwienie im rozmowy także z naszymi ekspertami z Polski i z regionu. Eksperci rozmawiają o cyberbezpieczeństwie wojska, przedsiębiorstw czy instytucji państwowych. Choć Polska nie jest krajem wolnym od ataków hakerskich, na razie udaje się je odpierać, zapewnia minister cyfryzacji. Anna Strasz.
Strażyńska. Ale nie może nas to uśpić. Nie możemy o tym pomyśleć sobie, że wszystko jest w porządku i nie musimy się rozwijać, bo oni się rozwijają wielokrotnie szybciej. Resorcie cyfryzacji dobiegają końca prace nad dyrektywą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W ciągu 4 lat ministerstwo na zapewnienie bezpieczeństwa między innymi systemu rejestrów państwowych zawierających dane osobowe i finansowe obywateli wyda 50 milionów złotych. Żadna z nich nie jest łatwa, żadna z nich nie jest oczywista. Polskie Radio. I też nie można powiedzieć, że ktoś konferencji CyberSec patronuje Polskie Radio. Zostajemy w Krakowie. Rano mgły spowodowały spore utrudnienia na lotniskach w Balicach. Loty z Warszawy i Brukseli zostały przekierowane do Katowic. Rejsy z Monachium, Zurychu, Helsinek i Tel Awiwu były opóźnione. W tej chwili sytuacja wróciła już do normy. Dziś rano widzialność w Balicach wynosiła około 500 metrów. By piloci mogli podejmować decyzję o starcie bądź lądowaniu, konieczna jest widzialność nie mniejsza niż 800 metrów. Według prognoz warunki mają się stopniowo poprawiać. Od kilku lat władze lotniska zapowiadają, że wprowadzą precyzyjniejszy system wspomagający lądowania przy ograniczonej widzialności. Chodzi o tzw. ILS drugiej kategorii. Wprowadzenie tego systemu wciąż się jednak opóźnia. Zdaniem rzeczniczki lotniska Moniki Habisek to niezwykle skomplikowany i kosztowny proces. Nie jest możliwe wprowadzenie pełnej drugiej kategorii na tej drodze startowej, która w tej chwili jest. Nowa droga startowa to dopiero 2021 rok. Lotnisko podejmuje działania, aby mogły być wykonywane operacje lotnicze w drugiej kategorii, choćby nie pełnej. Będziemy o tym informować, jeżeli otrzymamy stosowne certyfikaty. Obecnie w porcie Kraków Balice funkcjonuje ILS najniższej pierwszej kategorii. Ale już obecnie na przykład w sądzie rejonowym w Jaśle ma się dzisiaj rozpocząć proces byłej poseł Małgorzaty M. Prokuratura zarzuciła jej przywłaszczenie ponad 104 tysięcy złotych na szkodę Kancelarii Sejmu. Małgorzata M. jest oskarżona o to, że w latach 2011-2014 oszukiwała przy rozliczeniu kosztów wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych. Kolejny zarzut dotyczy kupna mebli w prywatnej firmie, za które nie zapłaciła, ale fakturę rozliczyła w Kancelarii Sejmu. Okazało się również, że posłanka także nieprawidłowo rozliczała się z kosztów prowadzenia biura, podobnie jak w pomieszczeń, w których mieszkała. Małgorzacie M. grozi do 10 lat więzienia. Była posłanka nie przyznała się do winy, a w prokuraturze odmówiła składania wyjaśnień. Małgorzata M. startowała w wyborach parlamentarnych z listy ruchu Palikota. Następnie za nadużywanie alkoholu podczas jednej z manifestacji została zawieszona w członkostwie. Dalej jest odporny na jakieś działanie temperatury, działania środowiskowe, czyli wraz z policjantami z Katowic rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, poinformowała rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara. W rozmowie z informacyjną agencją radiową dodała, że członkowie grupy uszczuplili dochody Skarbu Państwa o kilkadziesiąt milionów złotych. Dochodziło wtedy do silnego obrotu towaru i wyłudzenia podatku VAT. Zatrzymano w tym 8 osób związanych z przestępczą działalnością grupy. W roku tych czynności, które podjęli policjanci, zabezpieczono m.in. sporą ilość pieniędzy, to jest około 75 tysięcy euro, ponad 30 tysięcy złotych, rynkowe zegarki, biżuterię, kolekcjonerskie medale i monety. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane we wschodniej połowie Polski, miejscami duże. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie do 18 w centrum i do 20 na zachodzie. Słowem szybko. Naukowcy nie są ludźmi, którzy są na bieżąco z technologią, wbrew pozorom. I ja uważam, że to nawet... Dzień dobry. Poproszę bilet do Warszawy. Pani Małgorzata Pieńkowska. Ale miło zapowiada mi się dzień. Ponieważ na jakimś etapie ostatnio ciężko z tym zjawiska. Potem dużo się denerwuję. Nie mogę spać. Proszę kupić w aptece pozytywu. Nie, żeby wyciągać jakieś nowe pozytywy, żeby optymalizować. Te ścieżki się rozchodzą z pozoru. A wyciąg z myśli ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Co chce tak naprawdę od nas uzyskać. My nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tego przysłowa. Oczywiście, jako naukowcy interesujemy się nowinkami, interesujemy się branżą, w której się obracamy, ale moim zdaniem to nie jest coś, co robimy na co dzień. Przywożone codziennie. Naprawdę musi być bardzo bliska, bardzo intensywna, żeby można było. A już teraz na ryneczku litra. Polski pieczarki 2,99 za 500 gramów, tylko 2,99. A słodkie czerwone winogrona jedynie 3,89 za kilogram. 3,89. Ryneczek litra. Po prostu świeżo. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren z takiej ciepłej. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe.
dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania, wspierające odporność, czarny bez. Najważniejsze, pomagające utrzymanie zdrowych zatok. A, i tymianek, suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Więc taki smak. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Są tylko takimi swatkami. To za mało troszeczkę. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radio Tok FM. Informacje już w tym roku o godzinie 11.20. Doktor inżynier Marcin Słoma z Wydziału Mechatroniki. Więcej tytułów, daj więcej tytułów. Do widzenia. Informacje Radio Tok FM. Informacje na portalu mpolska24.pl. Proszę Państwa, zawsze z Biblią, proszę. Zawsze ze Słowem Bożym. Jednak pytanie rytualne o wczorajszą debatę, o wczorajszą dyskusję Donald Trump kontra Hillary. To wtedy sąd powie, że proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych, w ankietach internetowych Trumpa 53 rozdział Księgi Izajasza. Księga Izajasza jest też nazywana Ewangelią. Izajasz pisze sam prorok Izajasz. Myśmy go zabili. Jest około 312 prorok, które się spełniły na Jezusie. Wiele tych prorok to takich, że a to kość nie była na nim połamana, a to, że wypłynęła krew i woda, bo białe ciało z czerwonymi krwi. Rozdzieliły się, gdy rzymscy żołnierze przyszli włócznią, przebili bok Jezusa, wypłynęła krew i woda. To te proroctwa się sprawdziły. To więc prorok Izajasz w 53 rozdziale swojej księgi pisze jako Żyd w imieniu Żydów. Myśmy go zabili. Niech się Żydówka nie szamoce. Tam na Google Plus napisała, że to nie Żydzi zabili Jezusa. No to przecież nie Polacy, bo Polaków tym bardziej nie było. Był, kto był. Także taka jest tradycja. No nic. Trzeba się kajać. No, przepraszająco. U nas u Świadków Jehowy, jak taki jeden Marek Wójcik. Przepraszam. Ja cały czas uczyłam go i bracia w zborze też. Mówili, proszę nie zajmować pozycji przepraszającej. Bo tu jak idzie się od domu do domu, głosi się Ewangelię, to nie ma tutaj za co przepraszać. Po prostu jeżeli ktoś trzaska drzwiami, nie chce słuchać, a może i splunąć, bo to przecież wiadomo, że nawet i Biblię wyrzucają do śmietnika. Tutaj w Warszawie pod ateistycznym Pałacem Kultury Stalina i Lenina na skrzyżowaniu Aleje Jerozolimskiej Marszałkowska przy Cokole, no tam wiecie Państwo, gdzie koczują te autokary hiszpańskie. Wyrzucają do śmietnika w Warszawie. Kto, co? No to Państwo wiecie, kto wyrzuca. Mogą to też być nawet i katolicy, którzy nie mają zielonego pojęcia, co to jest Biblia. Nie mają zielonego pojęcia, co to jest Słowo Boże. No, ja przepraszam bardzo. Po owocach poznacie ich. Także oni też, ci katolicy, mają się kajać, jeżeli nie przyczynili się do rozpowszechniania, propagowania Pisma Świętego. Przecież jak myśmy pod suwałkami głosiły to, jak te dziewczynki zobaczyły Biblię, Ewangelię, to kamieniami rzucały i ostrzegały kolejne domy, że idą i szedł Jezus Chrystus i po dwóch też wysłał. Narodowcy świętowali 82. rocznicę powstania swojej organizacji. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku umorzyła śledztwo w tej sprawie i uznała, że ksiądz Jacek Międler, mówiąc w trakcie kazania m.in. o żydowskim odpłuchu, nie nawoływał do nienawiści, tylko odnosił się do Biblii. Równocześnie prokuratura przyznała, że już w trakcie marszu narodowcy nawoływali do nienawiści, bo tam Żydów nie ma, nie ma się komu tam konkretnych osób, które to szamotać, protestować, ale jakaś na odległość wewnętrznego dochodzenia w sprawie drona, który wczoraj należono w okolicach kancelarii premiera. Jego operator, obywatel Rosji, został zatrzymany. Śledczy nie ujawnili zbyt wielu szczegółów. Wiadomo, że dochodzenie prowadzone jest na podstawie prawa lotniczego. Słuchasz informacji TOK FM. Media na całym świecie podsumowują pierwszą telewizyjną debatę kandydatów do Białego Domu, Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Francuskie gazety są zgodne, że demokratka wypadła zdecydowanie lepiej od kandydata republikanów. Także amerykańska prasa jednogłośnie wskazuje na zwycięstwo Clinton. Zapraszamy Państwa do
Anglo-Ameryki Białystok. Do Anglo-Ameryki Białystok. W Polsce będzie słabł. Do 2020 roku wpływy ze sprzedaży książek obniżą się o kilka procent. Wynika z prognozów, o których pisze Rzeczpospolita. I to przy założeniu, że w tym czasie najlepiej będzie miał się rynek e-booków. Polacy mają na nie wydać w najbliższych latach nawet ponad 70% więcej pieniędzy. Kolejne informacje to KFM o 11.40. Pogoda. Dziś niemal w całej Polsce słonecznie i sucho, nieco więcej chmur we wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni w Zakopanem przez 16 w Warszawie, 19 w Trójmieście i Poznaniu, 20 we Wrocławiu, do maksymalnie 21 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Którą można by było dokonać w tej chwili. Także zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok. Tam w zasięgu ręki w Anglo-Ameryce Białystok niczym pudełku od zapałek masz w zasięgu ręki cerkiew, prawosławie, Biblię, Świadków Jehowy, wiarę w Jehowę. A tutaj co masz? Doktor inżynier i ateizm, tak? No, doktor inżynier i Moherowa drapie się po łbie, czochra się po łbie, myśląc, że ma dobrą czuprynę, bo inna jej nie ma. Po co? Po co chochy lochy? Po co nam są chochy lochy? Po co? My nawiązujemy do Biblii, jeżeli ludzie się zabijają, jeżeli ludzie do śmietnika wyrzucają Biblię, no to jak to nie świnie, jak to nie bydło? Biblia jest dla ludzi. A jeżeli oni nie chcą być ludźmi, proszę bardzo, zostaliście sklasyfikowani z powodu samych siebie. Sami bowiem siedząc na gałęzi, obcinacie gałąź. Właśnie, że na którejś siedzicie. Według mnie są jak najbardziej potrzebne. Koncika! Z drugiej strony, gdyby się udało, opozycja stanęłaby przed podobnym problemem, jakim było wprowadzenie programu Rodzina 500+, mianowicie jak to skrytykować. Techniczne i naukowe, no a z drugiej strony bardzo dobrze rozumieć realia rynkowe. 500+ nie wystarczy posadzić tam kogoś. A gdzie widzicie państwo, czy Anglo-Ameryka Białystok, czy prokuratura w Anglo-Ameryce Białystok odwołuje się do Biblii, szanują Biblię. Ameryka zawsze szanuje Biblię, a prezydenci w Ameryce kładą rękę na Biblii. Tutaj natomiast motłoch wyrzuca Biblię do śmietnika. Proszę państwa, nie masz usprawiedliwienia żadnego. Jeżeli Biblię jest napisane Nowy Testament, wyrzucasz do śmietnika, to ty się weź i zastanów, co ty robisz. Co ty robisz? Zastanów się, ma to być w jakimś sensie zachęta do oszczędzania, bo mają powstać indywidualne konto oszczędnościowe na poczet przyszłego mieszkania, bo działa taka zachęta, wizja, żeby oszczędzać przyszłego mieszkania. Czyli krótko kiedyś mówiąc, wracamy znowu do podwyżek pensji. Tak jeżeli wcześniej były też elektryczne, potem dopiero były spalinowe. Czy to w wyniku, mówię, 500+, czy innych działań, braku rąk do pracy, czy też to powoduje wzrost płac? No nie jest to złe rozwiązanie. Czy bo wydajności, że naszych Balcerowicz wielokrotnie mówił, to trochę możemy zapomnieć, jeżeli popatrzymy na wydajność pracownika w polskim Lidlu i w niemieckim Lidlu, ona jest tak sama, albo nawet w Polsce większa, a mimo tego płace są czy razy mniejsze. Prawda? Więc słuszna, ponieważ tego typu mechanizm, jeżeli zostanie uruchomiony, Polacy będą mieli więcej pieniędzy w kieszeni. Na pewno trzeba wykorzystać nowych rozwiązań. To zadziała, tak powiem. A nie, będziemy się przyglądać programowi tego, Mieszkanie Plus. Przypomnijmy, dziś rząd ma przyjąć uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego, bo tak oficjalna nazwa programu Mieszkanie Plus. Przejdźmy w takim razie do wspomnianej przez pana redukcji, czyli rekonstrukcji rządu. Pod koniec zeszłego tygodnia zmiany w swoim gabinecie zapowiedziała na antenie Polskiego Radia premier Beata Szydło, która mówiła, że czas tworzenia strategii się skończył, teraz potrzebne są działania i każdy z ministrów musi przejść do pracy. Koniec. Cytatu. Spodziewa się pan daleko idącej rekonstrukcji, czy raczej zmian kosmetycznych? No tak bym to nazwał, dlatego że przemysł u nas jest. To jest dobre pytanie, jest. Bo nie można tak powiedzieć, naprawdę, że nie mamy żadnego przemysłu. Przemysł jest bardzo duży, chociażby przemysł motoryzacyjny, który no, może nie jest bezpośrednio w naszych rękach, ale jednak jest na
bardzo dobrze rozwinięty w naszym kraju, nie mówię o Jarosławie Kaczyńskim, ale mówię szerzej o kierownictwie partii. Czy nie mamy uznali, że jednak ten gasek zrzutający trochę ostatnio w tej maszynie rządowej jest na tyle poważny, że potrzebna jest największa rekonstrukcja? Czy po prostu mały facelift? Ale żeby stworzyć nowe rozwiązanie, na pewno najciekawszym zagadnieniem tego wszystkiego są dostawcy gospodarcze, czyli pozycja Mateusza Morawieckiego, Paweł Szałamacha. I to, czy on zostanie, czy nie zostanie, czy zostanie zlikwidowane to Ministerstwo Finansów, czy nie zostanie zlikwidowane. Znaczy, który powinien być paradoksalnie patrząc na sytuację z Pawłem Szałamachą, bo to tak naprawdę to jest taki klucz tych zmian, które się napracują. Właśnie inwestora, który z walizką pieniędzy pojawia się jedna się rzecz pojawiać, pewna. Obecnie dwóch fachowców pod gospodarką, mówię tu o super, w sensie fachowcy, naukowcy, prawda, ludzie, którzy mają tym zarządzać i nie są politykami. Szybka, bo de facto tak Mateusz Morawiecki jeszcze nie można powiedzieć, że jest takim pełnokrwistym politykiem. To, na tak samo jak i opadle szałą maszyn. Pokazało jedną rzecz, że takie dwie osoby będą się bardzo mocno ścierały. W związku z tym pytanie brzmi, raczej czy jeżeli Paweł Szałamacha odejdzie, to czy zastąpi go polityk? Czy ten impuls fachowiec powinien cały jeżeli czas być, fachowiec, cały czas, to będzie dalej to zrzucało, bo on wielkiego dzwonu, że raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na swoich zabawek twardo. Ktoś przyjdzie jeżeli polityk, ze spektakularnym, musi też pilnować, wielką pompą i powie, tak, są te pieniądze inwestycyjne, teraz w stanie obronić swoje racje. To nie jest tak, że my mamy coś na półce, co możemy zdjąć, to jest gotowe rozwiązanie, teczka numer 689, proszę. Znaczy w takim razie pana zdaniem polegają zasługi Mateusza Morawieckiego, który być może, którego kompetencje być może się zwiększą, którego siła wpływu w rządzie być może się zwiększy po zapowiadanej rekonstrukcji rządu, a na czym polegają antydokonania ministra finansów Pawła Szałamachy, że być może z rządem się pożegna. Nie robi się może koniecznie ich za materiał, prawda? To są specyficzne procesy uszlachetniania szkła. Robi się je po prostu z materiałów elastycznych. Mateusz Morawiecki takie rozwiązania oczywiście plan, jak najbardziej tak? są. Mówi, że chce go zrealizować z naszym zapleczem, tak, że materiałowym. No. Nie ma wszystkich narzędzi. Jako jeszcze bardzo skromny doktorant parę lat temu razem z moją promotorką ówczesną, panią profesor Jakubowską, postulowaliśmy o to, żeby rozwiązać coś, co było bardzo niepopularne wtedy. Aczkolwiek ja tego nie spatrywał w kategoriach czy zasługi, czy nie zasługi. Kto będzie brał poligrafię, to jest raczej spór kompetencyjny, to jest raczej spór o to, co jest ważniejsze, to kim ma zarządzać. I jeżeli popatrzymy na tę sytuację, no to ewidentnie w tym momencie pytanie, czy stawiamy na już tak naprawdę rynek jest rozwinięty bardzo, bardzo dużo. Stawiamy na rozwój. Jeżeli na teraz, rozwój, jeżeli mielibyśmy takie zaplecze, właśnie już moglibyśmy z niego korzystać. Tą głową gospodarczą powinien być minister rozwoju. A to się kłóci? Takiej jednostki rozwój chińskiej, która nazywa się BTG. Miałem swego czasu możliwość zapoznania się z specyfiką tej jednostki. Tutaj mamy sytuację taką, że jednak ilość tych programów, które wymagają pieniędzy, jest bardzo duża. Na każdej jednej konferencji naukowej, na każdym jednym spotkaniu biznesowym, które dotyczy właśnie aplikacji elektroniki drukowanej. Produkują, produkują. I tu się musimy zatrzymać, za kilka minut wrócimy do naszej rozmowy. W naszym studiu Mariusz Giery, redaktor naczelny portalu mPolska24. Z tych struktur, chociażby etykiet poszczególnych. Ale tak ma być, znaczy rynek nie oczekuje od Polski Radio nas, 24. Rakietę, Światowa Szachownica, czyli rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat i jak to będzie miało wpływ na nasze życie. Każdą środę już po 21.30. Grzegorz Ślubowski, zapraszam. Człowiek z walizką naprawdę musiałby codziennie przychodzić, a nie przyjść za 5 lat i powiedzieć, to teraz dajcie mi to rozwiązanie, to tak naprawdę 5 lat temu. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Doprowadzi do tego zbliżenia. Jest 11.30. Za pół godziny początek posiedzenia rządu, który zajmie się m.in. programem Mieszkanie Plus. Powiemy też o zaplanowanym na popołudnie spotkaniu ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych, a także o oświadczeniu szefowej Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, która chce się spotkać z szefem podkomisji badającej przyczynę katastrofy smoleńskiej. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Co jest możliwe?
czy nie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Dobrze, rząd do zajmie się dziś programem Mieszkanie Plus. W porządku posiedzenia, które ma rozpocząć się za pół godziny, znalazł się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Mieszkanie Plus to rządowy program budowy na państwowych gruntach mieszkań na wynajem z możliwością ich wykupu. Projekt zakłada też wprowadzenie premii za oszczędzanie i wspieranie budownictwa społecznego. Zapowiadając na początku czerwca program Mieszkanie Plus, premier Beata Szydło podkreśliła, że będzie adresowany do ludzi o niższych dochodach, ale też do klasy średniej. Dzisiaj jest tak, że wielu młodych ludzi, którzy zaczynają swój start w życie, bardzo dużo pracują, mają nawet jak na niektóre warunki godne zarobki, nie stać na to jednak, ażeby starać się o własne mieszkanie. Beata Szydło przedstawiła też pomysł na to, jak nie budować stać. Taniej. A tutaj to KFM, proszę Ciebie, ona tu reklamuje, kup to mieszkania, to tanio, a to będzie to, przekazywał grunty to Skarbu Państwa i dzięki temu mieszkania budowane na tych gruntach będą tańsze. W programie Mieszkanie Plus nie będzie ograniczeń wiekowych. Projekt ma także wspierać nie osoby, chodzi, żeby które kupić, oszczędzają na własny lokal. Tylko żeby umożliwić, dać, umożliwić, dać, umożliwić ludziom kupić, bo widocznie ludzie nie są w stanie kupić. Rada ministrów a na ulicę wysłać na Marszałkowską kogoś, kto jest do domu przyzwyczajony, to chyba to nie jest sztuka. Rolnikom bezpośrednią sprzedaż żywności. O godzinie 16 minister zdrowia ma się spotkać z przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych. Organizatorzy sobotniej manifestacji nie przybyli na spotkanie w ostatni piątek, na które zapraszał minister Konstanty Radziwiłł. Szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel mówi, że do spotkania dojdzie. Zaznacza jednak, że jeśli minister przedstawi dotychczasowe propozycje, czyli podwyżkę płacy minimalnej w ochronie zdrowia po upływie kadencji obecnego rządu oraz wzrost nakładów na opiekę zdrowotną za 9 lat, to nie będzie o czym rozmawiać. Porozumienie Zawodów Medycznych skupia organizacje reprezentujące pracowników medycznych, m.in. 9 związków zawodowych. Domaga się większych nakładów na ochronę zdrowia i podwyżki płac. Szefowa Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego chce się spotkać z szefem podkomisji MON, badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej. Oficjalne oświadczenie zostało opublikowane na stronach MAK-u. O tym, że przewodnicząca MAK Tatiana Anodina chce się spotkać z szefem polskiej podkomisji Wacławem Berczyńskim, już wczoraj poinformował Polskie Radio przedstawiciel komitetu Siergiej Zajko. Kilkanaście godzin później strona rosyjska opublikowała komunikat w tej sprawie. W odpowiedzi na wniosek doktora Wacława Berczyńskiego, przewodniczącego podkomisji Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej badającej przyczyny katastrofy lotniczej w Smoleńsku, przewodnicząca MAK Tatiana Anodina wyraża zgodę, aby przyjąć pana Wacława Berczyńskiego. Można przeczytać w dokumencie. Z komunikatu MAK wynika również, że na razie nie uzgodniono terminu spotkania. Wcześniej Polskie Radio dowiedziało się, że nie nastąpi to przed 10 października z uwagi na roboczy kalendarz Tatiany Anodiny. Rozbito międzynarodową siatkę przemytników ludzi. Polska Straż Graniczna razem ze służbami z Litwy i Łotwy zatrzymała członków grupy przestępczej, która organizowała przemyt ludzi z Wietnamu, tak zwanym szlakiem nadbałtyckim. Jak mówi rzeczniczka Straży Granicznej Agnieszka Golias, zatrzymano 14 osób. W Polsce zatrzymano trzon grupy, dwóch obywateli Rosji Narodowości Czerzyńskiej oraz Polaka. Cudzoziemcy przebywali w Polsce na podstawie udzielonej im zgody na pobyt tolerowany. Również strona litewska aresztowała na podstawie europejskiego nakazu aresztowania obywatela Rosji Narodowości Czeczeńskiej, jednego z głównych organizatorów nielegalnej imigracji. Z kolei służby łotewskie zatrzymały 10 obywateli Rosji Narodowości Czeczeńskiej, członków grupy przestępczej. Za udział w grupie przestępczej grozi do 10 lat więzienia. Prognoza pogody. Dziś przeważnie pogodnie, jedynie na wschodzie pochmurno. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie do 18 w centrum i do 20 na zachodzie. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 12 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 11.35 na zegarze. Wracamy do politycznego komentarza. W naszym studiu przypomnę Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mpolska24.pl. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Spekulujemy. Przed wydarzeniami, które zapewne nastąpią, pytanie tylko, jaki zakres będą miały owe wydarzenia, jaki zakres będzie miała rekonstrukcja.
rekonstrukcja rządu, czy będzie to zmiana kosmetyczna, czy może jednak daleko idąca rekonstrukcja. Jeśli chodzi o komentarze, marszałek Senatu Stanisław Karczewski stwierdził, że jest zadowolony ze wszystkich ministrów. Mówił o tym w jednym z wywiadów radiowych. Jeśli chodzi o ministrów, muszę powiedzieć, że jestem zadowolony ze wszystkich ministrów, ale to ocena pani premier i pani premier dokonuje takiej oceny. Stwierdził Stanisław Karczewski, mija rok i to taki dobry okres do oceny, mówi marszałek Senatu. Podziela pan zadowolenie marszałka? Taka świadomość tego, że trzeba inwestować... No ciężko powiedzieć, żeby... Znaczy może teraz już być zadowolony. Przypomnę, że jeden minister prawda, został zdymisjonowany, więc być może to był ten, którego nie był zadowolony pan marszałek. Trzeba było go o to zapytać. Natomiast czy pozostali jakoś funkcjonują bardzo sprawnie? Chyba nie do końca to wszystko tak dobrze wygląda. Są obszary, które oczywiście idą lepiej, są obszary, które idą gorzej. Jednak nie... Znaczy nie... Mogę, wolałbym wskazać tych ministrów, którzy na pewno się sprawdzają, niż tych, którzy się nie sprawdzają, bo tu w ich przypadkach bardzo często są zdania podzielone. Kto w takim razie nie musi obawiać się o swoje stanowisko? Moim zdaniem na pewno Elżbieta Rafalska. Czyli rodzina 500+. Na pewno. Anna Snieżyńska. Co prawda bardzo trudny obszar. To wbrew pozorom, mimo tego, że z sukcesem udało się odpalić 500 przy pomocy banku, ale jednak sprawa informatyzacji tego państwa leżała bardzo długi czas odłogiem i to naprawdę wyglądało kiepsko. Teraz próbuję to wszystko wiązać. Na pewno zostanie minister premier, przepraszam, Morawiecki, bo na nim się opiera cała strategia tak naprawdę skoku cywilizacyjnego tego rządu. Na pewno radzi sobie dobrze.